Siema, jako że no już raczej nie będę grał tym buildem w Hero Siege, ogólnie na tym sezonie raczej nie będę grał. No bo tam się pokomplikowało. Chciałem pograć trochę więcej, chciałem puszczać jakieś wormhole, polepszyć glify, wbić wyższy paragon level. No ale tam się pokomplikowało, trochę w szpitalu byłem, potem wystartował sezon w Las Epochu. No i kurde, już tak nie ma czasu za bardzo na tego Hero Siege'a. Zaczniemy grać znowu w kolejnym sezonie, pewnie jakimś innym buildem, inną postacią. Także tutaj macie mój build, którym grałem do tej pory. Jest to Amazonka pod Lightning. I tutaj tak, tutaj mam kilka punkcików danych, bo tutaj mamy movement speeda. Więc w lewym drzewku tak, tutaj mam punkcik 1, tu mam punkcik i tu mam 14 punktów. I to jest tyle, jeżeli chodzi o lewe drzewko. Tutaj na środku mam Thunder Fury. I teraz prawe drzewko. Tutaj tak. Gifta mam 1 punkt. Feint też 1 punkt. Tutaj mamy Life i Mana After Kill 2 punkty. Tutaj Rebound na maksa. Tutaj Thunder Fury oczywiście na maksa, bo Thunder Fury to jest główny spell, którego używam. Storm Dash na maksa, Thunder Goddess na maksa. No i tyle w zasadzie. I nic więcej tutaj nie mam. Jeżeli chodzi o punkty, no to wiadomo, int, trochę energii, że many było, trochę dexa dawałem. Tak, bo to daje attack rating, trochę vitality, żeby HP było, wiadomo, to według uznania. Jeżeli chodzi o hero level, to dawałem tutaj najpierw w inta i inta. Glyph of Magi Striker, który daje magic skill damage. Później do góry Glyph of Zapper, który daje lightning damage. Tutaj poszedłem później na lewo. Increase attack speed, dex i crit strike damage. Tutaj jeszcze żadnego glyfa nie dodałem, bo tu jeszcze kilka leveli bym potrzebował, żeby no zlevelować to, nie? Żeby tu później punkty pod tego glyfa dodać. Tego defa chyba bym nie dawał. Ktoś mi tam pisał, że def jest ogólnie useless statą. Dalej jakbym miał dodawać, te charm sloty też mi się wydaje, że są kurde useless, bo to daje tylko jedną taką krateczkę na jednego charma. To 4 by musiało być, ale nie wiem czy to jest... Wydaje mi się, że to nie jest worth. Kolejny, później jakbym szedł i wbijał levele, no to poszedłbym prawdopodobnie na górę. I poszedłbym tutaj, plus 2 all skille. Pod tego magic finda oczywiście. XP useless. To useless chyba. All resy, oczywiście jak mi brakuje resów. All atrybuty chyba spoko zawsze. Ale tutaj to praktycznie wszystko można by było wziąć. Oprócz tego expa, nie? I tu chyba nic więcej takiego sensownego nie ma. Tu jest jakieś vitality, to też można wziąć. No to nie. Energia useless. Decydeki ewentualnie jeszcze, ale to tak. Jak już ktoś nie miałby co robić z punktami, nie? Także tak to wygląda. Idziemy na mercenary, na mojego ziomeczka. Czekajcie, tylko muszę go wskrzesić. Resurrect. Oczywiście są pod Magic Finda. Znaczy broń musiałby mieć inną, ale jak ja już użyciłem runy pod Magic Finda, to jest. Także jest Molden Hammer. Broń powinna być inna, już nie pamiętam jaka pod Magic Finda. Tutaj mamy Mystic Allure, to jest pod Magic Finda zbrojka. The Bucket, Helmik pod Magic Finda. I... coś tam grid, to jest tarcza też pod Magic Finda. I tak to ogólnie wygląda. I przejdźmy teraz sobie do itemów. Jeżeli chodzi o itemy, o czarmy, no to Anubis Ankh, tutaj jakieś czarmy na Lightning Damage. No Lightning Damage, Lightning Skill Damage. Jakieś All Resy dodatkowo, All Skille, Attack Speed. No różne, no te czarmy można według siebie. Oczywiście tutaj chciałbym jeszcze kupić Iron Melona, który jest drogi, na którego nie udało mi się nazbierać.
I tam pewnie kilka innych czarmów też by się znalazło, nie? No. Także tyle z czarmów. Jeżeli chodzi o reliki, no to mam tutaj Knife'a na Attack Speed. Tutaj mamy Bonsai Tree na Vitality Magic Find. Token of Luck, Koniczynka na Magic Find. I New Tail na Movement Speed i Magic Find. Mam trochę pod Magic Finda. No i przejdźmy do itemów. Tutaj mamy Sovereign Javelin of Devastation pod All Skill i Lightning Skill. Rękawiczki to Tectonic Gripsy, też All Skill, Lightning Skill. Tutaj mamy Tectonic Frequency, to jest pod Lightning Skill Damage. Ale docelowo chciałbym mieć dwa Storm Loopy, takie o. Które dają Lightning Skill plus Lightning Skill. Więc razy dwa ten Storm Loop. Set Lightning Sash pod Lightning Skill. Thunder Guardian's Plate pod Lightning Skill, All Skill. I ważne, Augment Thunder Fury. Ten Augment daje bardzo duży boost do damage'u. I ten Augment jest bardzo ważny. Jeżeli chodzi o Helmik, to tu jest Sight of the Gods, All Skill i Tepek. Lightbringer Mark, All Skill Attack Speed. Tarcza Defender's Justice, tutaj mamy All Skill. I resów bardzo dużo, 75% all resów jest w tej tarczy. Co tu jeszcze mamy? Budki Ninja Tabi pod All Skill, Lightning Skill, Evasion. Co tu jeszcze jest? Dużo movement speeda, Magic Skill Damage, Double Jump, Cannot Be Frozen. No i tyle. Tak się prezentuje cały mój buildzik. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Ten build daje sobie radę na helupiące. Nie wiem, jak daleko można nim dojść, jeżeli chodzi o wormhole. No bo nie poszukałem wormhole. Wiadomo, że jeszcze dodatkowy boost do damage'u na tym buildzie wejdzie, jak kupicie Iron Melona, jakieś tam ewentualnie inne dodatkowe czarmy na All Skill'e i drugiego Storm Loopa. To też będzie dodatkowy damage zawsze do tego, więc będzie czyścił jeszcze lepiej. I tak to wygląda. Ale jeszcze, jakby ktoś chciał rozpiskę tych itemów, które mam, to mam taki dokument Google. Ja go wrzucę w przypiętym komentarzu i tutaj są wszystkie itemy rozpisane. To są itemy, które kupowałem na początku. Czyli jak no, startowałem Endgame, Hell 1, 2. Tu są te początkowe itemy, które grałem. I później Hell 2 Plus, czyli to są już te lepsze itemy, te droższe, które gram aktualnie, nie? I tu są wszystkie screeny tych itemów rozpisane. Tylko tutaj Harley Quinna wymieniłem później na Side of the Gods po to, żeby był tepek, nie? No i tak to wygląda. Także tyle i widzimy się w kolejnym sezonie Heroes Age'u. Kolejny sezon ma być jeszcze lepszy, bo mają być dodatkowe drzewka do skilli, więc no, zobaczymy.